Witajcie w kolejnym odcinku Planek Kolejstwa. Staramy się puszczenie połomice. Rozpoczynamy ten odcinek meczem z ŁKS-em Łódź. Jak widzicie, miejsce w tabeli, albo jeszcze nie widzicie, miejsce w tabeli na ten moment trzecie po dwóch spotkaniach. Jedno zwycięstwo, jeden remis. Remis w ostatnim odcinku. No i teraz musimy pokonać ŁKS. Pawłowski, Naskrymento, Odygar, Kądzior, Ekspres Listowski, Pyrka, Banku. No, troszkę tych zawodników pozyskaliśmy, Czy będą zmiany w drużynie? Zastanawiam się nad tym Naskrymento. Czy tutaj nie postawimy na parę, może Struski, Odegar i Naskrymento najwyżej wejdzie jako czarny koń, czarny rycerz, który tutaj, no, mam nadzieję, rozegra dobre spotkanie. I jeszcze zastanawiam się, czy nie szukamy wzmocnień na pozycji właśnie środkowego pomocnika. Jest Odegar, który fajnie się wkomponował w ten zespół, miał kilka razy gorsze mecze w tamtym sezonie, ale wydaje mi się, że jego pozycja na ten moment jest ustatkowana w tym klubie. Teraz tak, Pawłowski wygry z Cholewiaka, za co no propsy. Tutaj Cholewiak bardzo dobry sezon rozegrał. Z drugiej strony jest widok, że Kądzior, Siemaszko, no i Just będą rywalizowali do końca sezonu. Tutaj nie wiadomo, czy Kądzior utrzyma tą pozycję, czy będzie tą jedynką. Na razie wychodzi w podstawowym składzie, ale nie powiem, że jestem mega zadowolony z tego transferu. Wydawało mi się, że będzie no, lepiej współpracował tutaj z innymi graczami, ale na ten moment tego nie widzę. Może się to zmieni w przyszłości i jeszcze potrzebuje może kilka meczów aklimatyzacji. Zobaczymy, jak to wszystko wyniknie w kolejnych meczach tego sezonu. A teraz Was serdecznie zapraszam na mecze z ŁKS-em Łódź. Jak widzieliście, tutaj Szelika po lewej stronie, gdzieś mieliśmy go na radarze, mógł dołączyć do naszego zespołu, jednak no, wcześniej zdecydowaliśmy, że zostanie para Cholewiak Pawłowski i tutaj może będziemy patrzyli już pod kątem następnego sezonu na taki transfer, no bo ponieważ Cholewiak to jest raczej jego ostatni sezon w Puszczy Niepołomice i będziemy musieli szukać zastępstwa, ale wiadomo, mamy jeszcze rozpuszczone wici w szkółce juniorów, więc może akurat nasz scout złapie kogoś, kto zasili nasze szeregi zysku szkółki juniorów. Tam, jak wiemy, mamy Nawasa na środek, ale jeszcze młodziutkiego piłkarza, którym nie wiem, czy w tym sezonie dostanie szansę. Jak coś, to może w drugiej części tego sezonu. Teraz świetnie Szeliga właśnie przy piłce. No tutaj rozprawił się z naszymi zawodnikami. Pierwszy strzał, no i niestety bramka. Trzecia minuta, Labrowicz skapitulował po przepięknym strzale zawodnika z numerem 23. Zobaczmy to jeszcze raz. No, ładnie tutaj Szeligar rozpracował naszą obronę. Jeszcze nie weszliśmy w ten mecz dobrze, a już straciliśmy bramkę. No niestety niepilnowany Śliwa uderza. Trzecia minuta, czwarta, no i mamy gola. Musimy odrabiać straty. Banku, Pawłowski atakowany od tyłu, a przejęta piłka, złe podanie Pawłowskiego do środkowego pomocnika, ale niestety dla piłkarzy ŁKS-u też oni popełniają błędy. Teraz Listkowski, Pawłowski, świetnie przerzut tutaj do zawodnika z numerem 31, Struski. Zamknęli piłkarze Puszczy, no, piłkarze ŁKS-u w polu karnym. Teraz próbują przejść przez gromadę zawodników ŁKS-u. Niestety Koty i spółka odzyskują piłkę i teraz to oni prowadzą atak na bramkę bronioną przez Labrowicza. Śliwa, kolejny raz. Śliwa tutaj musi Banku
ten środek zabezpieczyć, robi to fenomenalnie, podanie od razu do Pawłowskiego, no i niestety Pawłowski już drugi raz w tym meczu źle podaje. Tejan strzela Labrowicz, mamy to. Mamy to, wybronił Labrowicz strzał, aczkolwiek widzicie, nie jest zadowolony z postawy swojej obrony Małachowski. Mam nadzieję, że to nie będzie pierwsza przegrana w sezonie. Labrowicz ma piłkę w rękawicach i teraz no, co z nią zrobi? Szybkie wznowienie, Kądzior, no tutaj podszedł po tą piłkę bardzo wysoko. Struski, Banku. Czeka Pawłowski na piłkę, Banku, rozpędza się Banku, jest Struski, Pawłowski, dobrze, do środka, minął Wszołka, teraz będzie próbował wrzucić tą piłkę w pole karne, tutaj lekkie zamieszanie, ale ta piłka mogła zaskoczyć się obrońców ŁKS-u, tak się jednak nie dzieje, aj. Teraz faul, no tutaj faulowany zawodnik, będzie żółta kartka. Będzie żółty kartonik. No, wydaje mi się, że Odegar raczej zostanie upomniany, tylko tak jest, bez żółtego kartonika. Faul bez piłki, powinna być żółta kartka. Na szczęście dla naszego zespołu obyło się bez żółtej kartki. Teraz wznowienie gry przez Labrowicza. Pawłowski, Banku już biegnie na obieg. Pawłowski, dobrze, ruszył Pawłowski, no i zobaczcie, zatrzymują zawodnicy ŁKS-u ten atak. Śliwa, teraz dobrze tutaj Krakun rozdzielił piłkę Banku do przodu, no ale nie ma z kim grać, ta piłka taka poszła no, bardziej na zamieszanie, Wszołek. Labrowicz ma już piłkę w rękawicach, było groźnie, mogło to skutkować bramką na 2-0. Teraz Odegar, podanie do Kądziora. Kądzior w końcu miał pokazać się z dobrej strony, no ale tracił futbolówkę, jeszcze nie rozpoczął gry. Dobrze, teraz Struski przejmuje podanie. Pawłowski, no, czeka tutaj Exposito, dzisiaj mało tego Exposito z przodu, jest Pawłowski, podanie właśnie do Exposito, no ale zobaczcie, Pawłowski trzeci raz czy czwarty z rzędu, no to podanie niedokładne, teraz wślizg Odegara, próbował tutaj zrobić troszkę zamieszania w środku. Taliga. Szeliga, tym razem nie udało mu się dopaść piłki Labrowicz i mamy rzut rożny. 42 minuta, na ten moment ŁKS jest lepszą drużyną. Tutaj trzeba pochylić nisko głowy. Uff. 44 minuta, to może być ostatnia akcja tego meczu, tej połowy, bo tego meczu raczej nie. Odegar, jest Listkowski, jest Kądzior, świetne podanie, ale do kogo? Pierwsza połowa za nami, na ten moment chyba bez zmian, aczkolwiek nie wiem, czy tam w środku ten Struski, Odegar, Pawłowski, może Cholewiak. No nie, jeszcze dajmy szansę, 45 minuta, dajmy szansę jeszcze tym zawodnikom, którzy są na placu boju, aczkolwiek nie wiem, czy Pawłowski nie zejdzie. Kilka tych podań, no można powiedzieć, nie było najlepszych w wykonaniu naszego zawodnika. Teraz Kądzior świetnie sobie poradził tutaj z obrońcami, w końcu dobra akcja reprezentanta Polski. Kądzior, brakuje tej kropki nad i. Kądzior, Pawłowski, no i właśnie, nie miał kto skończyć tej akcji. Pawłowski przegrywa pojedynek główkowy z obrońcą ŁKS-u. Szeliga. Świetna piłka do Tejana. Tejan tutaj zagrywa, nie, raczej do środka. Nie, już widzę Labrowicz. Mamy 2-0. Piękna piłka, piękne podanie, świetnie wykończenie. No tutaj błąd obrony. Będą pierwsze zmiany. Zejdzie Pawłowski jednak. Pawłowski zejdzie, wejdzie Cholewiak. Listowski ekspozytor. Mało tutaj, może ze Struskiego ten Nascrimento. Niech będzie Nascrimento za Struskiego. Pawłowski.
Cholewiak, tak. Cholewiak. To jest na razie chyba ta opcja. Kądzior. No dobra, Kądzior niech jeszcze zostanie. Jest 2-0, jest 52 minuta. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Puszczanie Połomice przegrywa z ŁKS-em w Łodzi. Pierwsza przegrana w sezonie najbardziej boli. Teraz Kądzior. Krakun. Wydawało się, ja cały czas wierzę w ten skład. Teraz piłka do Cholewiaka. Cholewiak jest Exposito, wyłożenie piłki Exposito, mamy 2 do 1, tak jest, 56 minuta, 2 do 1, Cholewiak do Exposito i w końcu przełamanie, 56 minuta, łapiemy kontakt, dobra piłka Cholewiaka, Exposito wygrywa pozycję, no i prowadzimy w tej części połowy, jeszcze została nam jedna bramka do remisu. Dwie bramki do wygranej, więc jest co robić, panowie, jest co robić. Szeliga, znowu zbiera się Szeliga, ale ten razem Pyrka. Dobrze, nasz młody obrońca się zachował. Pyrka, Kądzior z Szeligą. Na ten moment Kądzior, bardzo dobra gra. Będzie próbował zagrać do Pyrki, nieumiejętnie, nie wychodzi mu to zagranie, ale może przerzucić piłkę do Nascrimento. Nascrimento, jest Exposito, jest Listowski, jeszcze do Kądziora. Kądzior, strzał Kądziora, no i obok bramki, 63 minuta, ale coś zaczęło się dziać z przodu. Jest poruszenie, Listowski czeka na swoją kolejną bramkę w zespole Puszczy. Na pewno wydaje mi się, że to jest akurat dobry transfer. Teraz Cholewiak, rusza Cholewiak środkiem do Odegara, Odegar do Kądziora, Kądzior próbuje, no niestety nie tym razem zgubił się Kądzior w tym ataku, ale dostaje kolejną szansę, widać sporo tych ataków przychodzi przez Kądziora. Listowski do Nascrimento do Exposito i tutaj, no gdyby nie blokada piłkarza UKS-u, mielibyśmy Golana 2-2. Teraz Listowski, Cholewiak, Banku, jest Exposito, no i minął się Exposito z bramką, niestety. Na Nascrimento, Odegaard, Kądzior, tutaj będzie zmiana, wejdzie Siemaszko i zastanawiam się, czy Jakuba, czy Aladin za Listowskiego, tak jest, zróbmy taką zmianę, Listowski. Dzisiaj już nie doczeka się tej drugiej bramki. Aladin może być tym piłkarzem, który troszkę namiesza. Padł. Siemaszko. Ajajaj, był faul jednak po stronie piłkarzy Puszczyny Połomice. Nascrimento. Labrowicz, Banku, jeszcze raz Banku, tutaj Nascrimento, Cholewiak, no i akcja do przodu, piłka Cholewiaka, no niestety wprost pod nogi zawodników ŁKS-u, teraz Szeliga, Śliwa i zamknięta puszczanie Połomice. 82 minuta, Banku. Piłka do Cholewiaka. Cholewiak, Exposito. Jest Odegar. Jeszcze ma sporo siły nasz zawodnik. Teraz może tutaj Aladin. Aj, spróbował Aladin tutaj wejść w pole karne. Niestety się to nie udaje. No i teraz piłka pod nogami ŁKS-u. Dobrze, Odegar. Przejmuje futbolówkę. Czekają piłkarze ŁKS-u, co zrobi. No ale niestety to podanie feralne. Exposito. Był faul.
Był faul, czekamy na rozwój wydarzeń. No tutaj jednak tak, wykorzystujemy to zamieszanie Exposito i jeszcze Exposito Dankowski. Koniec meczu ŁKS wygrywa, punktuje nas. No niestety. Niestety, takie mecze też będą się zdarzać. Szkoda, że w trzeciej kolejce, ale już mamy odpowiedź na to, że możemy z Skrymento jednak wrócić do składu. Struski fajnie się pokazuje, ale cztery strzały na bramkę to nie jest to, od czego wymagamy od zawodników pierwszego składu. Ekspozytor, Cholewiak, Listkowski, słabego meczu, nawet dobre noty naszych piłkarzy. No, tutaj przyjdzie czas na weryfikację, przyjdzie czas na sprawdzenie tego wszystkiego, no ale zobaczymy to pewnie w kolejnych odcinkach Kwasogrania. Zapraszam Was serdecznie, trzymajcie kciuki za puszczenie po łomicę. Tym razem mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach odbijemy się od dna. My, tak jak mówiłem, będziemy szukać jeszcze wzmocnień, jeszcze zastanawiamy się nad kilkoma piłkarzami. Tutaj, jak widzicie, proszę, co się dzieje, ilu zawodników zostało przeskautowanych. Jest Bichian, który gra w Pogoni. Nie wygląda źle. Jest Emali, tak, Enali, Fornalczyk. Tutaj to jest lewa strona, prawa strona. No, wygląda spoczko, dribbling, kontrola. 2 miliony, no, duża klauzula odstępnego, Trąbka. Trąbka nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Tutaj może byśmy coś działali. 625, może można byłoby go taniej kupić. Ale idźmy dalej. Jest Pirulo, ŁKS, dobra, 32 lata tutaj odpuszczamy. Kacper Michalski, prawa strona. Młody zawodnik. Trąbka, tak jak mówiłem, nie jest najgorzej. Tutaj. No tutaj wygląda fajnie, ale cena nie jest fajna. Jimmy Brown to był ten zawodnik, którego zastanawialiśmy się, czy nie zakupić, czy Vanni Brown, czy nie zakupić. Jest i Evans, Anthony Evans, no mógłby tutaj namieszać. Jest McCormick, on wygląda spoko, no ale tutaj jak chyba lepiej wygląda nasz Trąbka. I chyba Trąbkę weźmiemy jako tego zawodnika, który będzie uzupełnieniem naszego składu. McCormick, Evans, Hall, Connor Taylor, obrońca środkowy, no ale nie wygląda to dobrze. Luke Hall, spoko. A tak mówię, na ten moment szukaliśmy napastnika. Szukaliśmy napastnika i tutaj czy pani brał, no milion, dużo, dużo, dużo. Wydaje mi się, że dużo na ten moment ten Anthony Evans byłby spoko, ale chyba Trąbka, Kacper Smoliński, no niech będzie obserwowany, zobaczymy, co się z tego urodzi na ten moment, niech będzie obserwowany. Ja jeszcze raz Was zapraszam na kolejne odcinki Kwasogrania. Tutaj spływają nam kolejne gwiazdy. 130, 230. Podpiszemy sobie kontrakt. Malinowski, nadal obserwowani, spoko. Końcowy raport Gordona. No Gordon wygląda spoko, odbiór piłki troszkę gorszy, cena no dużo, 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 na ten moment za dużo, jak na takiego zawodnika i na nasz budżet. To musi być perła, to musi być perła wśród pereł, żebyśmy mogli. Rafał Leszczyński, tuż bramkarze wchodzą, 300. My pozyskaliśmy bramkarza, więc na ten moment chyba nie będziemy w to szli. Lechowicz, okej, słabiutko, Przybyłko, słabiutko, Radkowski, słabiutko. My, z tego co pamiętam, pozyskaliśmy bramkarza drugiego.
więc nie będziemy w to dalej szli. Ruszamy w takim razie z kolejnym odcinkiem za niedługo. O, jeszcze Rafał, mamy hashtagę z chronicianki. No trudno. Ruszamy za niedługo z kolejnym odcinkiem. Jeszcze raz Was serdecznie zapraszam wtedy na mecz z Widzewem Łódź, który jak widzicie maczycie po trzecią pozycję, my 11. Będziemy szukali wzmocnień, ale z rozwagą, rozwagą. Mam nadzieję, że jeszcze to nastąpi. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.